Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w Kalejdoskopie Seniora. W dzisiejszym odcinku zajrzymy z kamerą na nowy cykl warsztatów fotograficznych. Pokażemy galę zamykającą Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej, spotkanie z aktorką Anną Seniuk oraz zumbę w wykonaniu seniorów. W ramach piątej edycji Wrocławskiego Filmowego Centrum Seniora seniorzy ze stolicy Dolnego Śląska tym razem spotkali się z ikoną polskiego teatru Anną Seniuk. Ponad 300 wrocławskich seniorów mieli okazję zobaczyć monodram Księga Ziół i nie tylko w wykonaniu aktorki Anny Seniuk. Wydarzenie odbyło się w auli Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w Wrocławiu w ramach piątej edycji Wrocławskiego Filmowego Centrum Seniora. Stwierdziliśmy organizatorzy, a więc pan dyrektor Dziernieńko, który jest autorem i dyrektorem tego wydarzenia, że warto zapraszać osoby, które są bardzo rozpoznawalne, ciepłe, które swoim talentem dostarczają nam bardzo pozytywnych emocji przez wiele, wiele lat. Tak było przez całe życie aktorskie pani Ani. W ogóle zostałam zaproszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie mam przyjemność prowadzić zajęcia, więc tym bardziej się cieszę, bo spotkam osoby, które znam z wykładu. No i oczywiście panią Annę, którą wszyscy uwielbiam, 40-latka. Nie tylko zresztą, bo jest teraz nowy film na Netflixie, komedia, i pani Anna cały czas jest w świetnej formie, a też wiemy, że scena to jest drugie imię pani Anny. Pamiętam ją z 40-latka, więc podobno się bardzo zmieniła. A poza tym miała różne tam doświadczenia życiowe, więc tym bardziej jestem ciekawa. Pani Ania, no rewelacja i tak na odległość paru metrów, obcowanie z aktorką tak wielkiego formatu, obcowanie ze sztuką, z kulturą, na wyciągnięcie ręki, no to jest wielka radość. Monodram Anny Seniuk, Księga Ziół i nie tylko, jest między innymi o młodości, miłości, o szczęściu, smutku, uprzejmości, grzeczności i starości. Łączy w sobie teatr i poezję. Ja to nazywam, że to jest taki stand-up na siedząco, bo są moje reminiscencje, dzielę się z publicznością tym, co jest dla mnie najdroższe, taką poezją, którą kocham, która jest w moim sercu od wielu lat zapadła, więc dzielę się nią. A pretekstem do tego mojego stand-upu jest niewielka książka Szandora Maroja, Księga Ziół. Ja to biorę w podróż, gdziekolwiek się otworzy, na jakiej stronie, zawsze jest coś do przeczytania. Więc tym się zachwyciłam i też chciałam się podzielić. Monodram wybitnej aktorki spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony wrocławskiej publiczności. Ja właściwie mówię na każdym spotkaniu coś innego, bo czuję, publiczność jest zainteresowana bardziej tym tematem czy tamtym. Ja nawet już po spotkaniu zauważyła pani, jeszcze sobie przypomniałam, że czegoś nie powiedziałam, co było dla mnie bardzo ważne, więc zatrzymałam ludzi, którzy by nie wychodzili. Mówię jeszcze, bo jeszcze coś chciałam powiedzieć, o czym zapomniałam, i co jest takie żywe po prostu, i ta publiczność chyba to, jak to mówi młodzież, kupiła. Te ostatnie spotkanie we Wrocławiu, więc rok temu, i liczba osób, które chciała wziąć udział w tym beneficie pani Ani, była tak duża, że nie sposób było nie powtórzyć tego po raz kolejny, bo pani Ania Seniuk cieszy się niesamowitą popularnością. I to nie jako aktor, ale też jako człowiek. A teraz cofniemy się do pierwszego dnia wiosny, w który niecodzienny, ale bardzo aktywny sposób przywitała część wrocławskich seniorów. W galerii handlowej Magnolia seniorzy w roztańczonych nastrojach witali nową porę roku. Zumba Gold to zajęcia organizowane przez Przestrzeń Trzeciego Wieku, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów. Seniorki przyznają, że uwielbiają tańczyć zumbę. Poprawia to ich sprawność fizyczną, ale przede wszystkim daje mnóstwo radości. Samopoczucie niesamowite, uwielbiam tańczyć. Z przyjemnością chodzę na różne takie właśnie zajęcia taneczne. Jest to taki taniec, gdzie wyzwalamy swoje takie dobre emocje. Czujemy się wtedy takie wolne, swobodne, radosne i to sprawia, że no, chętnie uczestniczymy, prawda? Ruszamy się przede wszystkim. I jak przyszłam na pierwszą zumbę, to właściwie kości miałam zassałe. Nic mi się nie chciało ruszać. A potem Patryk nas tak rozruszał, że w ogóle teraz jestem giętka bardzo. Kolana muszą się zginać, bo rączki, bo wszystkie stawy muszą działać, więc dla zdrowia, dla zdrowia.
dla przyjemności właśnie też. I przy tym dobra zabawa? Oj, bardzo dobra. Czekam co środę, pochodzę w środę, więc czekam na każdą środę, żeby się spotkać z ludźmi, pogadać. Człowiek przyjdzie wcześniej, poplotkuje. Jak nie ma w domu z kim, to jest z kim pogadać. Od wielu lat, jeszcze pracując, również chodziłam na Zumba Gold, czyli te rytmy takie są niesamowite, salsa, prawda, zumba, samba, to jest to, co uwielbiam. Świetnie, uczęszczam na zajęcia zumby, dzisiaj jesteśmy zaproszeni tutaj do Magnolii, cieszymy się z tego, jest pierwszy dzień wiosny, także chcemy uczestniczyć w tej zabawie i bardzo mi miło, mam nadzieję, że mieszkańcy Wrocławia przyjmą nas tutaj mile. Zumba pozytywnie wpływa na stawy i kręgosłup, buduje wytrzymałość mięśni, poprawia kondycję. Wrocław zumbą senioralną stoi, zumbą Gold. Tak postanowiliśmy uczcić pierwszy dzień wiosny, żeby tak pokazać, że po pierwsze seniorzy nie siedzieli przez zimę w domach, tylko ciężko pracowali, a dzisiaj są efekty tej pracy. Poza tym bardzo nam zależy na tym, żeby jednak powiększać tą rodzinę Zumbowiczów Gold i żebyśmy w przyszłości, być może pod koniec tego roku, bili jakiś rekord zumbowy. Co pół roku są nowe zapisy, natomiast rzeczywiście myślimy, w ogóle zaczynaliśmy od 20 osób. W przeciągu niecałego półtora roku mamy już 4 grupy i to jest razem 160 osób. Więc zwiększamy w miarę tych potrzeb seniorów. Czym bardziej kochają zumbę, tym bardziej my się staramy jakby sprostać ich wymaganiom. Warsztaty fotograficzne to jedne z ulubionych zajęć seniorów. Po portretach i pejzażach przyszedł czas na nowy etap. Ruszyła bowiem kolejna edycja warsztatów fotograficznych z Markiem Bułajem. We Wrocławskim Centrum Seniora już po raz piąty zorganizowano warsztaty fotograficzne, które już tradycyjnie są prowadzone przez artystę fotografika Marka Bułaja. Takie warsztaty obejmują serię spotkań. W ramach tegorocznej edycji seniorzy będą mieli okazję dowiedzieć się o podstawach fotografii, ale również o tym, czym jest fotografia subiektywna. Generalnie rzecz biorąc, fotografia nie zna wieku. Młode osoby w wieku 5-6 lat mogą fotografować i też mam osoby w grupie, które mają 83-84 lata. Także wiek nie jest jakąś wartością ujemną w tym przypadku, czy ograniczającą możliwości danego artysty w robieniu zdjęć. Chodzi tylko o to percepcję i chęć do fotografowania. Chętnych, żeby wziąć udział w warsztatach fotograficznych, nie brakowało. Zgłosiło się ponad 20 osób. W zeszłym roku brałam udział w zajęciach dotyczących portretu i ponieważ interesuję się fotografią, a chciałabym robić trochę lepsze zdjęcia, to chciałabym uczestniczyć w tym roku również. Przyszedłem tutaj, bo trafiłem na zaproszenie WCRS-u, czyli Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, na temat fotografiki. A akurat teraz jestem w momencie przebudowywania swojego, w cudzysłowie, bardzo warsztatu fotograficznego. Marek Bułaj mówi, uczestnicy tegorocznych warsztatów są na różnym poziomie, więc zajęcia będą zróżnicowane. Będę opowiadał o podstawach fotografii, o czasie, o wartości f-stop, o głębi ostrości i takie podstawowe rzeczy, żeby ich przygotować do tych przyszłych, następnych zajęć. Ja zwykle zadaję prace domowe, także teraz też prosiłem, żeby ludzie przynosili zdjęcia, które im nie wyszły, czyli zdjęcia z błędem fotograficznym. To jest połączenie zajęć ze spotkaniami. Ludzie o różnych poglądach, o różnych umiejętnościach i o różnych oczekiwaniach. I jeżeli się tych oczekiwań nie ma zbyt dużych, ma się trochę cierpliwości i chęć do nauczenia się czegoś nowego i spędzić mile czas, to jest dobre miejsce. Na tym spotkaniu, czy na tych spotkaniach łowię, że tak powiem, same informacje, te najnowsze, takie dotyczące może oprogramowania, może aplikacji jakichś, czy czegoś, bo samego podstawowego pstrykania aparacikiem to mam to opanowane i spokojnie, także nie to było moim celem.
Moim celem było zasięgnięcie, że tak powiem, nowego kierunkowskazu. Prowadzący warsztatów zapowiedział też, że nie zabraknie zajęć praktycznych w terenie. Planuję wyjście, oczywiście, tak plenerowe. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo mam nadzieję, że z czasem będę miał lepsze rozeznanie, kto co potrafi i gdzie można z nimi wyjść, ale planuję zajęcia plenerowe. Gwiazdy polskiego kina przyjechały do Wrocławia na galę zamknięcia Festiwalu Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Zobaczmy. Tegoroczny 17. Festiwal Reżyserii Filmowej odbył się razem z 13. Festiwalem Aktorstwa Filmowego. Najlepszym aktorom i aktorkom rozdano złote szczeniaki, a dla reżysera przypadł złoty dzik. Dla gości gali nie był to pierwszy Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Kolejny, ale niestety nie pamiętam który, chyba czwarty. Natomiast jestem zachwycona i za każdym razem, jak tylko mogę, uczestniczę i jestem przeszczęśliwa, że to się dzieje w tym mieście, w tym Wrocławiu i dzięki naszemu Stanisławowi Dzierniejce, dyrektorowi festiwalu. Zawsze jestem bardzo zadowolona. Po pierwsze, to jest jednak gala, tu jest jednak tyle fantastycznych ludzi, bardzo znanych osobowości, a przy tym ja też się wtedy czuję wyjątkowo. Bardzo mi się tutaj podoba, zawsze tu przychodzę, zawsze chcę być. A co pani sądzi o filmach, które zostały nominowane? To znaczy tak, bardzo mi się podobał Kos i wszyscy aktorzy, którzy tam grali wyjątkowo, świetnie. W tegorocznej edycji festiwalu zostało nominowanych 8 filmów. Z wyróżnionych obrazów na gościach największe wrażenie wywołał Kos Pawła Maślony. Kos. Siedziałam jak urzeczona. W życiu, no obsada wiadomo jaka, cudowna, cudowni aktorzy nasi, uznani, Więckiewicz, pan Braciak, pani Grochowska, cudny film. Ten oglądałam z ogromnym zainteresowaniem. Kos rzuca na ziemię i poniewiera, to po prostu film, który ja uważam powinien być obowiązkowy. W 2019 roku Stasiu Dzierniejko wyskoczył, można tak powiedzieć, właśnie z propozycją warsztatów aktorskich dla seniorów. Polegało to na tym, że jest dosyć duża grupa seniorów, która gra często, statystuje w filmach i doszedł do wniosku, że fajnie byłoby im pomóc, żeby robili to świadomie. Mam zagranych ponad 100 epizodów w różnych filmach, serialach, wersjach kinowych, w tych sitcomach, które są kręcone we Wrocławiu. A oprócz tego gram również w dwóch teatrach. Ostatnia moja rola tu z koleżanką, która wcześniej była, to właśnie Romeo i Julia. Byłem pan Capuletti. Nagrodę główną zgarnęło Tyle co nic w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. Złoty Szczeniak za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową otrzymała Lena Góra za Imago. Najlepsza rola męska przypadła Adamowi Bobikowi za Sami swój początek. To wszystko, co na dziś przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.